po południu został na mnie złożony protest, no i troszeczkę się denerwowałam w sumie do końca. No, protest skończył się o 21:30 i już wtedy wiedziałam, że dzisiaj mój medalowy wyścig to będzie tylko formalność. Na szczęście jury nie znalazło żadnego błędu z mojej strony, także cieszę się, bo na proteście to nigdy nie wiadomo, jak się skończy. No, a dzisiaj to tak jak mówię, to tylko była formalność, więc popłynęłam spokojnie na wyścig, starałam się trzymać z dala od wszystkich, żeby nie przeszkadzać innym zawodniczkom w walce o ich medale. No i dojechałam szósta w tym wyścigu. Może to nie jest oczywiście wygrana, ale swoje mam. Wygrałam French Olympic Week, także jestem super, mega zadowolona i oby więcej takich wyników. No, wyścig się tak ułożył, że dwie załogi, które jeszcze mogły nam jakkolwiek zaszkodzić, wracały się po falstarcie, więc od razu byli za nami. Do tego po kilku minutach francuska załoga została zdyskwalifikowana za falstart i kiedy sędziowie ściągnęli ich z trasy, my już wiedzieliśmy, że o ile dopłyniemy do mety, wygraliśmy regatę. Całe regaty pokazywaliśmy się z mocnej strony, także byliśmy świadomi swoich umiejętności. Próbowaliśmy po prostu pożeglować dobry wyścig, wiedzieliśmy, że to nam da złoty medal. Następnie jedziemy do Marsylii, popływać na akwenie olimpijskim i następnie na północ Europy żeglować w Kinonii i na Mistrzostwach Świata w Orbus. Cieszę się z tego, że udało mi się znowu wywalczyć podium. To nie jest główna impreza naszego sezonu, także na pewno nie są to jakieś wielkie emocje, ale to na pewno dobrze wróży przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy, że jest forma. Bardzo się cieszę, że ta przepracowana zima, bo to była naprawdę dobrze, solidnie przepracowana zima na Wyspach Kanaryjskich, gdzie zgrupowanie 3-miesięczne przetrwałam i faktycznie był postęp z dnia na dzień. Cała polska ekipa PG bardzo dobrze się sprawdziła. Są dwa złote medale i mój srebrny i to myślę, że na tle wszystkich narodów wypadliśmy naprawdę wspaniale. Skończyliśmy ściganie tutaj w Jer. Niestety zabrakło wiatru na 10-osobowe finały, co oznacza, że skończyłem tak właściwie jak byłem przez większość tygodnia, czyli czwarty. Dobre ściganie. Cieszę się, bo miałem dosyć dużo dobrych, równych miejsc. Zabrakło trochę do podium, ale tak naprawdę nie to jest celem, tylko celem jest przygotowanie do Mistrzostw Europy, które są w połowie maja na gardzie. Fajnie jest widzieć jakoś miarodajnie, że się robi postępy. Także wszystko idzie do przodu. Jesteśmy dobrej myśli co do gardy i no właściwie myślami już powoli tam. Chwila w Polsce i widzimy się nad gardą. Cześć. Jesteśmy po wyścigu medalowym, więc to już koniec. Zakończyłyśmy te regaty na 10. miejscu. Walczyliśmy do końca. Jesteśmy zadowolone. Dużo elementów bardzo dobrych, jak zawsze kilka do poprawy, także teraz jedziemy do Marsylii, żeby wyszlifować te rzeczy do poprawy. Musicie śledzić na Facebooku, będziemy coś tam wstawiać, no więc trzymajcie kciuki, a my jedziemy dalej.